Witam Państwa w gabinecie astronoma. Mam dzisiaj dla Państwa arcyciekawą historię meteorytową. 12 lutego 2023 roku o godzinie 21.18 czasu polskiego Krystian Czarnecki, odkrywca 418 planetoid 60-centymetrowym teleskopem, odkrywa kolejny obiekt na niebie. Na środku tych trzech zdjęć, które Państwo teraz widzą, wykonanych przez Krystiana, widać przesuwający się nowy obiekt. Jest to nowo odkryta mikroplanetoida lub po prostu duży meteoroid. Co najciekawsze, już na tych trzech migających zdjęciach kosmiczna skała znajduje się bliżej niż nasz Księżyc, a dokładniej to w około 60% odległości do Księżyca. Na tym zdjęciu widzimy złożenie 1,5-godzinnych obserwacji kosmicznej skały. Skała porusza się po takiej zakrzywionej trajektorii. A teraz widzimy film. Proszę popatrzeć na jasną plamkę. Gdy ona zniknie, słabo widoczny obiekt będzie poruszał się w dół. Na tym przyspieszonym filmie widzimy, jak bryła materii wielkości około 1 metra i wadze blisko 2 ton przesuwa się na tle gwiazd. Ona nie tylko przesuwa się na tle gwiazd, widzimy, jak ona spada na naszą planetę. Trajektoria lotu zostaje szybko obliczona i pojawiają się pierwsze informacje, że ta mała kosmiczna skała zderzy się z naszą planetą 13 lutego 2023 roku około godziny 3.59 rano czasu polskiego. Obiekt nadleci znad Wielkiej Brytanii pod kątem 40-50 stopni od pionu i albo wpadnie do kanału La Manche, albo doleci do brzegu i meteoryty mogą spaść blisko linii brzegowej we Francji. Informacja o możliwym spadku metrowej skały rozbudziła w ludziach zainteresowanie, którzy o godzinie 3.59 tłumnie czekali na spadek ze swoimi telefonami komórkowymi. I nie zawiedli się. O godzinie 3.59 kosmiczna skała wpadła w atmosferę ziemską, obserwowany był jasny bolid. Kosmiczna skała wybuchła na wysokości 30 km i rozpadła się na setki maleńkich kawałków, po czym nastąpił spadek deszczu meteorytów. Wstępne oszacowania wskazały obszar spadku, czyli elipsę spadku, nieznacznie na południe od miast Saint-Pierre-le-Vigier i Angers, gdzie znaleziono meteoryty. Pierwszy meteoryt o wadze 93 gram dwa dni po spadku znalazła Louise LeBlanc, 18-letnia wolontariuszka związana z organizacją obserwacji bolidów i poszukiwań spadków o nazwie Ripon. Meteoryt został znaleziony w Saint-Pierre-le-Vigier, 7 km od linii brzegowej. W ciągu następnych godzin i dni znaleziono kilkanaście od 2 do 24-gramowych meteorytów. Obecnie meteoryt znaleziony przez Louise LeBlanc znajduje się w Bratysławie i poddawany jest badaniom stężenia kosmogenicznych krótkożyciowych izotopów. Badania te dostarczą nam informacji o długości trwania podróży międzyplanetarnej meteoroidu oznaczonego jako 2023 CX1. Na stan dzisiejszy największy fragment meteorytu znalazł Steve Arnold,
znany amerykański poszukiwacz meteorytów wraz z Roberto Vargasem. Okaz ważył około 178 gram, czyli podobnie do tego meteorytu, który trzymam teraz w ręce. Mamy i polski akcent w tej historii. Do Francji wybrała się grupa doświadczonych polskich poszukiwaczy meteorytów. Andrzej Owczarzak, Michał Nebelski i Filip Nikodem. Znaleźli oni 5 małych fragmentów tej kosmicznej skały o łącznej wadze 35 gramów. Najmniejszy meteoryt ważył 5 gram, a największy 10 gram. Jo, zobacz. Ale piękny tej. Ja. Andrzej Owczarzak, poszukiwacz meteorytów, opowie nam o tych okazach. To są okazy z Francji, znalezione drugi dzień poszukiwań. Chciałem wam pokazać, jakie są śliczne, jak wyglądają z bliska, jakie są charakterystyczne. Niesamowite kawałeczki. Chondryt prawdopodobnie z trochę większą zawartością żelaza, bo magnez naprawdę bardzo ładnie się ładnie przylegają do magnesu. Co prawda mam duży, ale wam pokażę, jak mocno przylegają, przywierają do magnesu. Naprawdę duża zawartość żelaza. Zresztą na tym jednym okazie, który tu jest lekko taki przełamany, nie zdążył się obtopić. Już zaczął rdzewieć, no, po kilku dniach, właściwie po tygodniu chyba. Także no widać, że już zaczął rdzewieć i to mocno. Jest to 7 przypadek odkrycia kosmicznej skały przez astronomów jeszcze w trakcie lotu i przed zderzeniem z Ziemią, a także 3 przypadek, gdy już po zderzeniu z Ziemią znaleziono meteoryty. Pierwszym przypadkiem była planetoida 2008 TC3 o rozmiarze 2 metrów, która uderzyła w Ziemię 7 października 2008 roku w Sudanie w Afryce. Spadł tam deszcz meteorytów kamiennych urelitów, czyli achondrytów pierwotnych. Zebrano co najmniej kilkadziesiąt okazów o łącznej wadze 4 kg. Dostały nazwę Almahata Sitta. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków w gabinecie astronoma.